Cześć. Dzień dobry. Tak. To z pewnością strata czasu, ale poproszono mnie o przeczytanie bardzo ważnego ogłoszenia. Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w wyborach przedstawicieli klasowych w Radzie Szkolnej. Każda klasa potrzebuje dobrego przywódcy. I tak dalej. Tra, ta, ta, ta. Kandydatury do piątku, odczytane, bum i tyle. Ja... Mhm. Chcę być przywódczynią. Serio? Co ty robisz? I ja też chcę w tym roku zgłosić swoją kandydaturę. Ty też? To jest bardzo... To jest funkcja dla kogoś, kto trzyma rękę na pulsie. Na przykład dla mnie. Za dużo baw. Chciałbym kandydować. No, to zapowiada się wielkie starcie. Promise that I keep, I'll never share, I'll never speak to my grave a secret goes. The beating heart of mystic creatures wander far through these veins of wolf blood flows. Through these veins of wolf blood flows. Wolf blood. Wybory. Jest takie powiedzenie, nie biegaj, jak nie umiesz chodzić. Jestem przywódcą. Mam to we krwi. Miałaś się tu wpasować, a nie wychylać. Ale skoro tu zostaję, to muszę zdobyć pozycję. Zdaje się, że nie masz pojęcia, w co się naprawdę pakujesz. O. Mam pomysł na twoją kampanię. Na serio ci na nas zależy? To je wykazuj. Wszystkie. Gdybym tylko wierzyła, że to cokolwiek zmieni. Przestań. Nie bądź taka. Chcę ci to zrekompensować. Chętnie pomogę. Dzięki, nie potrzebuję takiej pomocy. Jak tam chcesz. Całe te wybory marnie się zapowiadają. Jako mój szef kampanii powinieneś okazywać trochę więcej entuzjazmu. Ja i kampania? Nie. Vivian, albo jesteś z nami, albo przeciw. Nie chcę z nikim trzymać. Mówiłem już Janie. Jedno sobie wyjaśnijmy, dobrze? To Jana jest w moim stadzie, a nie ja w jej. Chcę tutaj być szefem, a ja na to nie pozwolę. Przestań. Jana... Nie zawsze się do końca zgadzałyśmy, ale... Wiem, jak możesz wygrać te wybory. To nieuczciwe. Ona się zorientuje. Nieważne. Dlaczego ja? Nie idziesz do Madi? Rozbieżność zdań. Jestem po twojej stronie, bo... wierzę w twoje przesłanie. Nie mam przesłania. Masz, oczywiście. Tylko jeszcze nie wiesz jakie. I tu ci pomogę. Nikt w szkole nie zna się na polityce tak jak ja. Muszę to wygrać. I wygram za wszelką cenę. No właśnie. Dom. Do nas? Ależ dyskretna. Myślałaś, że nie zobaczę. To ty, Jana, o co chodzi? A jak ci się zdaje? Pomaga mi w kampanii. Nie łatwiej byłoby pogodzić się z Madi? Próbowałam. Ona nie słucha. Chodzi o to, że te nagrania... Ocaliłam jej życie. A co jeśli ktoś to zobaczy? Te dane jeszcze kiedyś mogą być dla was ratunkiem. Jeśli tylko ktoś was odkryje, ja będę was chroniła. Tak, ale Madi jest innego zdania. A wiesz, jak Janie by odbiło, gdyby wiedziała, że szpiegowałaś wilkokrwistych? Madi jej nie powiedziała? Jasne, że nie. Jana by cię chyba zjadła. Słuchajcie,
To nie szpiegowanie, to obserwacja. Jana by to pewnie zrozumiała. Radziłbym ci nie testować tej teorii. Jest taka zasada, żeby prowadząc kampanię, przekazać swoje przesłanie 3 razy. Twarzą w twarz, pocztą pantoflową i na piśmie. Dlatego dyrekcja udostępnia ten pokój. Kopiarka, laminator, windownica. Macie moje zaufanie. Nie nadużywajcie go. Proszę. To bardzo proste. Musisz być pewny siebie. Liczy się przekonanie. Mamy raz. Co tu jest grane? Co? Ja tylko trochę Jimmy'emu pomagam. Nie to. Czy Shannon szpieguje mnie dla Maddie? Nie. One się pokłóciły. Powiedz o co. Babskie sprawy. Nie znam się. I dlatego pomagam Jimmy'emu. Stella McCartney zrobiłaby dla naszej szkoły projekt mundurków. Na to raczej nie ma szans. To proste. Puścimy takie hasło głosuj na karę, bo zobaczysz. Czy wy nic nie chwytacie? Chcę zasłużyć na zwycięstwo. Wszystkim pokażę, że znaczę więcej niż świetnie zrobiony makijaż. A co jest złego w świetnym makijażu? Nic, ale wyborów nie wygra. Dlaczego? Tak wygrasz wybory. Kiedy bekasz, śmieją się faceci, laski nie. Ale laskami się nie przejmuj. Przecież ich głosy się podzielą. Jeżeli wszyscy faceci zagłosują na mnie. No. Tak. No zaraz, twoja kampania to jeden wielki bek? To proste. Dzieliłam wyborców ze względu na wiek, portal społecznościowy i markę komórki. I na co nam to wszystko? Wyborcę poznasz po komórce. Wykres nie da mi zwycięstwa. Ten może dać. Niezdecydowani. Do nich nikt nigdy nie stara się dotrzeć, bo nie da się ich tak łatwo zaszufladkować. Dowiedz się, co jest dla nich ważne i zrób z tego swoją kampanię. Tak się właśnie wygrywa. A co jest dla nich ważne? A dla ciebie co jest ważne? Przy wyborach zawsze był zerowy. Oni wszyscy mają bardzo mądre pomysły. Jestem z siebie dumny, że przekonałem ich do startu. Obowiązek mundurków należy znieść. Dobry wygląd to podstawowe prawo człowieka. Czy będąc w szkole nie można świetnie wyglądać i świetnie pachnieć? W każdej toalecie zamierzamy zainstalować stanowisko do makijażu. Nie wiem, czy to lepiej. Co tydzień reprezentujemy szkołę. Może szkoła powinna w nas zainwestować? Tak. Nowe stroje, siatki w bramkach i sprzęt treningowy. Tak. Jedzenie. Czy właściwie coś jest ważniejsze? Nie. A co mamy do powiedzenia? No co? Nic. Decyzje w takich sprawach nie powinny być przypadkowe. Dlatego to wy sami powinniście ustalać jadłospis w stołówce. Każdy powinien mieć prawo do prywatności na terenie szkoły. Żadnego robienia zdjęć komórkami i wchodzenia na portale społecznościowe. Zajmijmy się w końcu problemem prywatności. No i właśnie o tym mówiłam. To było urocze, Maddie. Choć może zbyt złożone. Tu chodzi o zasady, proszę pana. No to co proponujesz? Zakazujemy w szkole komórek i komputerów? W ten sposób nie zyskasz wielu głosów. Lepiej ucz się od nich. To się nazywa właściwe określenie targetu. Maddie, to okropny pomysł. Jeśli szlachetność nie popłaca, to grajmy nieszlachetnie. Przecież ty właśnie walczysz o prywatność w szkole. Ale muszę wygrać. Rydian, Jana jest tutaj od niedawna. Zwrócę po prostu uwagę na fakt. No
nowej, nie? Maddie, to dla ciebie komplement. Boi się nas. Jako nowa w szkole, Jana nie należy do żadnej kliki, nie jest w żadnym towarzystwie wzajemnej adoracji, jest dla każdego z was. Wszyscy możemy zjednoczyć się przy Janie, nowej miotle. Miotle? Taka metafora. Co? Wymiecie stąd stare i zrobi miejsce na nowe. Chcecie tego? No to głosujcie na Janę. Po prostu mówię to, co myślę. To cios poniżej pasa. A to jest cenzura. To ograniczenie wolności słowa. Po tobie się tego nie spodziewałem. Zapomnij o różnicach osobowości. Zastanów się nad programem. Będziesz go musiała zaprezentować. Przemyśl wszystko jeszcze raz i zacznij walczyć. Czysto. Teraz. Bierz piątala i głosuj na mnie. No, jak chcesz. Będę wiedział. Daj słowo. Nie przeginasz? Pomagam tylko trochę uboższym od siebie. Czy nie o to chodzi w polityce? Weź piątala i głosuj na mnie. No pewnie. Jimmy jest bardzo hojny, no nie? Co? To? Znalazłem to. Kasa za głosy. To koniec? Chyba, że ich zdemaskujemy. Co to? Kamera. Kamera w sobie? To był eksperyment. A teraz? To się nam przyda. Powiedz coś. Mówię. Rozumiesz, o co chodzi? Ale nie będą się mnie czepiać. No co ty? Jesteś bohaterką. Pomagasz naprawiać świat. No, dawaj! Ty jesteś Jimmy? No, szybciej! Szybciej! To pyta. Niezdecydowany wyborca. Za głos. To jest zwykłe przekupstwo i korupcja. Jestem w szoku! Wrobiły mnie! Kupujesz głosy! Powiedzmy to wprost! Zostajesz skreślony z listy kandydatów. Świetnie, Jano. Gratuluję, Shannon. Dobrze zrobiłyście. Niech ich rzetelność stanie się dla was przykładem. Pamiętajcie o tym przy głosowaniu. Maddie. Ty i rzetelność? Serio? Jak masz problem, omów to ze mną. Jimmy przekupywał wyborców. Tylko, że to nie tłumaczy świństwa. Zrobiłam świństwo? Potajemnie nagrywałaś ludzi. Jak wcześniej? Maddie trochę ponosi. Nie wiesz tego do siebie, Shannon. Tak, to jasne. Co wcześniej? Nic. To nie takie nic. Maddie, co ty? Powinna wiedzieć. A może jednak nie? Tak, powinna. Shannon wszystkich nas naraża i to łącznie z tobą. Słucham. Nieźle, Shannon. Chytrze, Shannon. Ty załgana, Shannon! O co ci chodzi? Wiem wszystko. O laptopie, kamerze, wszystko. Czekaj. Chodzi ci tylko o to, by nas szpiegować. Nie! To co, idziesz? Co ty? Nie będę patrzył, jak te nadęte baby wygrywają. To tylko głupie wybory. No, nic ciekawego. Jana! Jana, w życiu bym cię nie skrzywdziła. Jesteś zakłamaną zdrajczynią. Zwalniam Tom, cię. Nie. Pilnuj, żeby Jeffries przez 10 minut nie schodził. Ale dlaczego? Idź pilnować, tak? Zwycięstwo masz w kieszeni. Odszedł to ode mnie. Pomagam ci w kampanii. Nie chcę twojej pomocy. Nim ustąpię miejsca Maddie, chcę wszystkim obecnym podziękować. Choć przyznam, że jestem zawiedziony niską frekwencją. Co my tu robimy? Alibi. Oglądaj. Maddie.
Chcę przeprosić, jeśli moje plakaty kogoś uraziły, ale jedni kandydaci twierdzą, że robią coś dla was. A czy nie robią tego raczej dla siebie? Inni nawet się tu nie pofatygowali. Ty jesteś jak drapieżnik. Nie zniosę zamknięcia! Wszystko gra. Nie zniosę! Spokojnie, nic się nie dzieje. Chcę stąd wyjść! Czekaj, zadzwonię. Chcę tylko wam otworzyć oczy na to, co się dzieje w naszej szkole. Jedni udają, że są po naszej stronie, inni naprawdę są. Dlatego... kierujcie się zaufaniem. Krzonisz! Łaź ze sceny! Wypuść mnie! Już. Idzie pomoc. Ściany się zsuwają. Nie ruszają się. Zsuwają się! Jesteście tam? Otwórz te drzwi, ona się wywilcza! Co jest? Ktoś się zamknął i ona się wilczy. Co? Kara! To oczywiste, że dobrze wyglądając, czujemy pewność siebie. A czując pewność siebie, lepiej się uczymy. A więc styl jest naprawdę bardzo edukacyjny. Planowałaś to od dawna? Nie! Nieprawda, to nie ja! Chcesz mnie nagrać? Gdzie schowałaś kamerę? Nigdzie! Naprawdę! Nie schowałam! Co się dzieje? Kto się zamknął? Ale kto? Zapewne Jimmy. Zdobądź klucz! Już! Ej, najpierw rzucacie się sobie do gardeł, a teraz uciekasz ze sceny? O co tutaj chodzi? Zamknęli tu Shannon i Janę. Jana panikuje, bo ma... klaustrofobię. Spokojnie, Rydian, Rydian! Idę po woźnego. Ma klucze. Przemyślmy, co teraz? Nie mogą tu wejść, zobaczą Janę. Ale jeśli je tam zostawimy, Jana zagryzie Shannon. Proszę cię, Jana, posłuchaj, nie straciłabym przyjaciół, nigdy! Jana, to prawda! To moja przyjaciółka! Nasza przyjaciółka! Maddy, ratuj mnie! Maddy? Szybko! Zaczęło się! Shannon, nie dopuść jej do siebie! Schowaj się za kimś! Shannon! Maddy! 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 To nie nasza. Jak to? Niech pan otworzy. Spokojnie, dziewczyny! Zaraz wyjdziecie, tylko zaczekajcie, dobra? Gdzie jest Tom? Zostań tu. Ej! Co u was się dzieje? Wezmę nożyce do prętów. Każdy może się postarać lepiej wyglądać. Czasami wystarczy odrobinę... Nie mam z tym nic wspólnego. Po prostu daj mi ten klucz. Właśnie. Nie mam klucza. Gdzie on jest, Jimmy? W szatni. W mojej szafce. Wiem, że mnie słyszysz. Niepotrzebnie to mówiłam. Wiem, że się boisz. Ale proszę, nie rób jej krzywdy. Tak. Ona
cię na nic nie naraziła. Nie naraziłaby cię na nic, jest lojalna. To moja przyjaciółka. Jest w moim stadzie. Tak jak ty. Nie wolno ci jej skrzywdzić, dlatego proszę. Zacznij nad tym panować. Wiem, że dasz radę. Wróć do nas. Nie! Uwaga! Wszyscy zostają! Mam ten klucz. Daj mi go. Nie! Damskie sprawy. Niech pan ich zatrzyma. Co się znowu dzieje? Już wszystko jest dobrze. Klucz się znalazł. Już wszystko w porządku. Dobrze, słuchajcie. W porządku! Wracajcie. Nie ma tu nic do oglądania. Jana! Wszystko gra? No chodź. Chodź. Nic ci nie jest. A tobie? Gdyby stało ci się coś złego, ja... Tak cię przepraszam. Przepraszam. Już wszystko dobrze. Chciała mnie pożreć. Lepiej się czujesz? Tak. Mały włos. Żebyś wiedziała. Nie bój się. Przepraszam, to nerwy. Nie da się zapanować nad siłą wilka. Przepraszam cię. No, nic się w końcu nie stało. Całe szczęście, że nie rządzicie tym krajem. Jana wycofała swoją kandydaturę i podobnie zrobiła Marie. A ponieważ Jimmy został skreślony, została nam tylko jedna kandydatka. Kara. No. Chcę podziękować Katrinie i Kay i wszystkim... Nie, tu się nie przemawia. Nie dostałaś Oscara. Poprosiłem cię do siebie, żeby dać ci to. Pakiet przewodniczącej klasy. Co? No, są tutaj opisane wszystkie obowiązki, które bierzesz na siebie wraz z funkcją. Będziesz miała co robić. Dzięki, Marie. Nie musisz mi wcale. Właśnie, że muszę. Ocaliłaś mnie i Shannon. Nie będę przewodniczącą klasy, ale skoro jestem w twoim stadzie, co mi tam reszta? Jej. Dzięki. Ale jako przewodnik zrobisz coś z laptopem Shannon? Nie. Zostawisz to wszystko? Shannon też należy do tego stada. Niedawno jej nie zaufałam. I nie powtórzę więcej tego błędu. Mm.